Sponsorem programu jest Viaplay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku przerwy na kawę po 36 kolejce w Premier League. Ze mną skład, zacny skład, doskonale Wam znany, od lewej, Krzysztof Bielecki. Dzień dobry. Ja pozwolę sobie już od razu na małą autoreklamę. Jako, że nie ma w przerwie na kawę Śmiało. meczu Manchester United, to zapraszam na mój kanał, gdzie omówię to spotkanie na pewno. Także we wtorek chyba będziecie, tak? No, jutro będziecie mogli sobie tam zajrzeć. Gdzieś tam się przypomnę w komentarzu. Zachęcam, zapraszam. Tak, Krzychu zawsze zostawię jakieś komentarze, wystarczy, że klikniecie w jego kanał, albo po prostu wpiszecie Krzysiek Bielecki w wyszukiwarkę ja. i prawdopodobnie będziecie mogli posłuchać o Manchesterze United. Ja tylko dodam, że nie mam pojęcia, czy krzychu jest od lewej, tak sobie powiedziałem. Jeśli tak, to w dalszej kolejności Maciej Łaszkiewicz. Maćku, jaka jest Twoja autoreklama? Dzień dobry, witam. Ja mogę być od prawej. A jeżeli chodzi o tę reklamę, to może zareklamuję Playoff Heimera, pierwsza część, która pojawiła się na naszym kanale o playoffach do League One i League Two. Już mamy pierwsze mecze playoffów League One ze sobą, czekają na mecze jeszcze League Two, zdaje się, dzisiaj. Gdy tego słuchacie w poniedziałek, a niedługo się jeszcze pojawi druga część związana z Championship, bo mieliśmy kluczowe rozstrzygnięcia w ten weekend. Mamy nowo, nowego Beniaminka i Ipswich Town, także jest co omawiać. Myślę, że niedługo pojawi się got ja. Yeah. Czy he know exactly what we need? To zaraz sobie zobaczymy. Tak jak powiedział Maciej, materiały o tych Beniaminkach albo już są, albo pojawią się na naszym kanale. A ja chciałem Was tylko tak panowie zapytać, bo znamy dwóch Beniaminków: jest to Leicester City, jest to Ipswich Town. Po prostu po zdanku, Czy wy cieszycie się, że akurat te dwie drużyny już do Premier League dołączyły? Zwłaszcza Ipswich jest bodajże w 2002 roku, albo trzecim, ale chyba drugim Ipswich Town W 2002! Grali. 2002 rok to był ostatni raz, kiedy Ipswich Town grali na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Wracają po wielu, wielu latach popularni The Tractor Boys. No i chyba zapowiada się całkiem ekscytująca. Zdecydowanie tak. Ipswich Town rewelacja, drugi awans z rzędu, ale to, co ja powtarzam od kilku dni, nie traktujemy ich jako kopciuszka, nie traktujemy ich jako jak Luton Town. To jest ekipa, która jest solidnie doinwestowana, to jest drużyna, która dysponuje naprawdę dużymi możliwościami finansowymi, więc jeżeli ktoś twierdzi, że Ipswich Town przyjdzie tylko po to, żeby spaść, to absolutnie nie. Oprócz tego mają też genialnego trenera w osobie, Kierana McKenny. E mają też naprawdę przyjemny skład, kilku zawodników z tego składu Ipswich z pewnością w Premier League zobaczymy. Ja jestem przeszczęśliwy, że taka ekipa trafia do, do Premier League, bo będzie to coś świeżego i będzie to drużyna, od której myślę, że możemy oczekiwać walki o utrzymanie spokojnie, bo no, weźmij pod uwagę chociażby to, że jako Beniaminek zrobili drugi awans z rzędu z Championship do Premier League. To jest drużyna, która świetnie potrafi się dostosowywać do, do warunków, które ją czekają, także ja jestem, ja jestem naprawdę bardzo ciekaw i nie mogę się doczekać tego przyszłego sezonu w ich wykonaniu. No a Leicester formalność, no taka drużyna Leicester City musi grać w Premier League, to w ostatnich latach jest zbyt duży klub na skalę Premier League, żeby ich w tej elicie brakowało. Jamie Vardy, kolejny wielki sukces w karierze. Prawdopodobnie zostanie też na kolejny sezon w Leicester, więc to też kolejny element tej pięknej historii. Pytanie, kto jeszcze do nich dołączy, tak? Bo niestety nie mamy tak świeżych zespołów w play-offach. Tam już jest kiepsko, tam już jest kiepsko. Mocno kiepsko. Mamy tam... Leeds, Southampton, West Bromwich Albion i Norwich, czyli to tak takie już oklepane trochę drużyny. Ale ja też się oczywiście, tak, ja też się oczywiście cieszę z tego, że Ipswich awansowało do, do Premier League. Bardzo ciekawa drużyna, bardzo też ciekawa historia. Postać Adashirana, gdzieś tam stojący cały czas za tym klubem, więc no będzie o czym rozmawiać przed rozpoczęciem przyszłego sezonu na pewno. Fajne odświeżenie, tak jak mówił Krzysiek co do Leicester, no to to, to był skandal, że nie w ogóle spadli z Premier League, więc troszkę tak na, pod koniec już było blisko, aby się potknęli definitywnie jednak nie wrócili do Prawie League, ale dopięli to, postawili tę kropkę nad i wygrali Championship mimo wszystko. Za to, jak prezentowali się jesienią, no to zasłużyli na to, żeby wrócić mimo wszystko do elity. U nas na, stronie, tak jest mnie... też, u nas na stronie jest też spory tekst o tym awansie Ipswich i o tym, jak prowadzony jest ten klub, więc serdecznie zapraszam. Znajdziecie go od razu, jak wchodzicie na stronę główną, także można sobie poczytać autorstwa Krzysztofa Bieleckiego, a ja zadam to tylko ja. Jedno, jedno jeszcze pytanie o Ipswich, bo tak jak mówię, no materiał rozszerzony będzie na naszym kanale, a ja chciałem tylko dopytać, bo Krzysztof powiedział, że to nie będzie Luton, a do jakiej drużyny, do jakiego Beniaminka z ostatnich lat porównalibyście Ipswitch i czy to jest w ogóle jakaś drużyna, do której można porównać jakąkolwiek? Ciężko, ale jeżeli hmm. chodzi o styl gry, być może, może nie do końca styl gry, ale ja szukałbym może porównania do Brentford. Nie wiem, czy okay. macie. Tak, tak, tak. To jest też pierwsza, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy. Myślę, że też takie zasoby i mądrość w kreowaniu drużyny w tworzeniu tej ekipy też by mi pasowała tutaj do Brentford, ale na pewno jest to inny Beniaminek niż te, które awansowały tak. teraz, tak, bo Luton faktycznie zupełnie mniejszy klub Sheffield United no to po porażka pomyłka, a Burnley było bardzo niekonsekwentne znaczy miało po prostu zły plan na wejście do Premier League, inaczej zupełnie grali od Ipswich Championship bo, bo to była skrajnie duża ofensywna, która próbowała gdzieś tam dominować rywali Ipswich bardzo fajnie się prezentowało, bo potrafił grać ofensywnie, ale też gdy było trzeba Potrafił Kieran McKenna bardzo szybko zmienić ten swój styl gry, więc liczymy na to, że oni będą się w stanie jakoś tak jak taki kameleon trochę do, do, dostosować do Premier League i, i dopasować do, do jednak bardziej wymagającej ligi, tak? No bo przeskok, raz, że przeskok z Ligue do Championship, był dosyć spory, a no teraz przeskok do Premier League no właśnie, właśnie jest jeszcze, właśnie jeszcze większy. Przeskok z Ligue do Premier League to jest bardzo ciekawe, bo natknąłem się na takie, takie opinie że Ipswich wchodzi do Premier League z kompletnie nieprzygotowanymi strukturami pod to, żeby grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, a to nie do końca jest prawda, bo odkąd nowi właściciele, bodajże, właściciele bodajże w 2021 roku, Amerykanie pojawili się w klubie, to tam zmieniło się naprawdę wiele. Kieran McKenna powalczył o to, żeby zmodernizowane całkowicie zostało ośrodek zostało treningowy, wymieniono murawę na, na stadionie na Portman Road, no się tam dużo rzeczy takich zakulisowych, cały dział skautingu, dział analiz został no, przeorządzony, organizowany w zasadzie postawiony na nowo w klubie. Więc Ipswich Town jest przygotowany na większe rzeczy. Nie wiem czy od razu jest przygotowany na grę w Premier League, pewnie nie, ale to też nie spodziewam się, że to będzie ciche okienko transferowe w ich wykonaniu. To powinno być mądre okienko transferowe w ich wykonaniu, bo oni z tych takich mądrych i przemyślanych transferów zdążyli już zasłynąć, ale na pewno będzie ciekawie latem i w ogóle w Premier League. Tyle tytułem zajawki, jeśli chodzi o Ipswich Town. Więcej na temat tej ekipy na naszym kanale. Myślę, że także przed sezonem, gdy będziemy w ogóle zapowiadać. Wszystkie pewnie ekipy to będziemy sobie także o Ipswich Town rozmawiać. A tymczasem przechodzimy do tego, co wydarzyło się w lidze, do której dołączają The Tractor Boys. Pierwszy mecz, który omawiamy, skończył się dosłownie przed momentem 6 bramek, aż w nim padło, drodzy. Liverpool ogrywa to Ten ham 4 do dwóch po golach Salaha, Robertsona, Cody'ego Gak Gakpo i przecudownym... cudownym przepięknym trafieniu Harvey'a Eliota. Jeśli chodzi o Tottenham, ci ruszyli dopiero w 72 minucie Richard Leeson i Hyun Min Son, ale to nie wystarczyło. 4 do 2 do 2 przegrywają piłkarze z Londynu i bardzo, bardzo komplikują sobie Sytuację w, w rywalizacji z Aston Villą o miejsce numer 4. Aston Villa dzisiaj przegrała, o tym powiemy sobie później, więc Tottenham musiał dzisiaj wygrać, bo ta strata do Aston Villa jest w tym momencie bardzo duża: 7 punktów, mecz oczywiście mniej, no ale meczów do końca robi nam się naprawdę niewiele, bo to są dla Tottenhamu 3 mecze. A dla Aston Villa e, raptem 2. Najgorsza, dobra, jest jeszcze Sheffield United, ale nie wiem czy, powiedzmy, że Sheffield United już spadło, więc ich nie liczymy. E, więc e, najgorsza forma z tych drużyn, które będą w następnym sezonie grały w Premier League w ostatnich pięciu meczach, to ten hamu. W ostatnich pięciu meczach jedno zwycięstwo i cztery porażki. Cztery porażki z rzędu odpowiednio z Newcastle, cztery do zera z Arsenalem. 3 do 2. Chelsea zwycięża z 2 do 0 i teraz, właśnie, Liverpool 4 do 2. No, na tej końcówce sezonu, oczywiście, finish Tottenham ma niesamowicie trudny, bo to są drużyny, no, wszystkie te, które wymieniłem, to są drużyny albo w formie, albo znajdujące się na najwyższych miejscach w tabeli. Ale jednak, mimo wszystko, nawet punkciku nie udało się to. Tottenham miał rozdawać karty, no, okazał się takim dosyć m, krupierem, m, nie wiem, jak łagodnym, o, powiem tak, <grym> łagodnym, bo nie udało się <laughs> żadnego punktu urwać. Oczywiście kibice Arsenalu liczą na to, że uda się jeszcze w meczu z Manchesterem City, ale tak jak patrzymy na ten Tottenham i na Manchester City, no to wydaje się to m, niemożliwe. To będzie porażka dla drużyny Postekogluk, jeśli nie uda im się awansować do Ligi Mistrzów kosztem Aston Villa? Jak wy sądzicie? Trudno w sumie byłoby to oceniać jakoś tak w <laughs> takich. Tutaj. Znaczy, no, trudno byłoby to nazwać po prostu porażką, biorąc pod uwagę fakty, jak ocenialiśmy to Tottenham przed tym sezonem, tak? Bo jednak spodziewaliśmy się, że ten klub będzie o wiele trudniejszej sytuacji, że to odejście Hargo Kane'a przyjście trenera i tak dalej sprawi, że Tottenham będzie o wiele niżej w tabeli. Natomiast patrząc na to, jak szybko wyszli z tych kłopotów i jak fajnie zaczęli ten sezon, no to, to tak, to w pewnym sensie jednak mimo wszystko Tottenham nas teraz rozczarowuje i to Spotkanie pokazało tak naprawdę, co jest problemem tej drużyny, bo mam wrażenie, że ancz Statek ogólnie nie przygotował absolutnie żadnego planu na to spotkanie, bo Tottenham w pierwszej połowie wyglądał bardzo słabo i no jeżeli budzisz się gdzieś tam w 70 minucie dopiero i gonisz wynik, który jest dla ciebie skrajnie korzystny, bo to było 0 do 4, no to tak jakbyś się zaczął uczyć do matury na dwa dni przed, czyli o wiele, o wiele, o wiele za późno i nie możesz liczyć na, na dobry rezultat. Bo dla mnie po prostu ta, ta, ta porażka idzie na konto Anja po Bo to Liverpool za bardzo. Znaczy, zaskakiwał ich bardzo prostymi środkami, tak? takimi, o które byśmy się spodziewali, że Liverpool będzie stosował. tak? Bo bardzo dobrze spisywali się w fazie przejściowej. Piłkarze Jurgena na Klopak szybko, gdy odbierali piłkę, to przechodzili do ataku. Korzystali oczywiście z prędkości swoich piłkarzy. No a Tottenham bardzo złe decyzje podejmował w rozkrywaniu piłki. Bez sensu oddawali co chwilę piłkę obrońcom, czy też Alisonowi, jakimiś długimi podaniami do, do skrzydłowych, którzy byli kompletnie w tym meczu bezproduktywni, Brennan Johnson przegrywał pojedynki, Kulesewski też nie był, nie był sobą, Son do pewnego momentu był totalnie wykluczony z gry, no i cały tak naprawdę ten środek pola, a to nie wyglądał w tym meczu zbyt dobrze, też brak kreatywności ze strony Bisumy, Sara czy Bentancura, bo taką trójkę wystawił w tym meczu Andrzej Postekoglu, więc dużo tutaj myślę, że idzie na konto tego trenera i generalnie na konto Tottenhamu, który ostatnio spisuje się poniżej tych Właśnie oczekiwaj, no bo mówię, przed sezonem oczekiwania wobec Tottenhamu były niewielkie, tak, nie spodziewaliśmy się fajerwerków, raczej sezonu przejściowego, no i w sumie taki sezon przejściowy dostaliśmy, ale przez to, co Tottenham prezentował na jesień, teraz czujemy pewien niedosyt, tak, i mogliśmy oczekiwać od Tottenhamu, że faktycznie będą rozdawać karty w walce o tytuł, a tymczasem Arsenal już się po nich przejechał, no dobra, może przejechał, to jest za dużo powiedziane, no wygrał spotkanie, gdyby tam David Ryan nie popełniał błędów, to, to myślę, że to był o wiele bardziej, znaczy jednego w sumie błędu, to byłoby o, o wiele bardziej komfortowe zwycięstwo Arsenalu, więc tam Tottenham też się obudził w drugiej połowie i gonił wynik. Tutaj również taka sytuacja miała miejsce, tylko że Liverpool prowadził po prostu 4 do 0, więc co oni mieli gonić? tak? To absolutnie było już poza, poza ich zasięgiem. No i pojawiają się pytania w takim razie, jaka jest przyszłość Tottenhamu, y, tak? co będzie w tej drużynie w przyszłym sezonie, bo wydaje się, że będą tam potężne przetasowania kadrowe, już Archpastegoglu to zapowiada. Mogą być sprzedaże nawet takich piłkarzy, którzy już przychodzili do tego klubu za duże pieniądze. Mamy na myśli na przykład Richarlisona, który gdzieś tam jest piłkarzem Pytanym już zewsząd o to, za ile ewentualnie można byłoby go wyciągnąć. No tu przede wszystkim kluby z Arabii Saudyjskiej myślę, że obłowią się, e, próbując wyciągać tego typu piłkarzy z premiery, I na pewno Richarlison jest jedną z takich nazwisk, które. Słonzi lubi z tym hamem handlować. E, myślisz, że, że Richarlison tak. do drużyny Lukawi Jasa. Ja bym go przyjął. Jakby stworzył duet z Ronaldem, to. To, to, Jezus, to, dwóch, dwóch, to, dwóch, to... dwóch bardzo mądrych Brazoli, to byłoby coś niesamowitego. No, myślę, że czymś nie byłaby to gotowa, i tak jest średnio gotowa na Ronal Ronalda, który spisuje się akurat całkiem nieźle, więc tutaj nie tak z przekąsem wiadomo, ale no to o Słonzi to, 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 to nie, nie na ten podcast jeszcze przez dobrych parę lat tak się, tak się niestety obawiam. Pytałeś, Jonasz, o, o Tottenham, ale też dodam oczywiście coś o, o Liverpoolu w tym spotkaniu, no bo warto pochwalić Liverpool, po prostu trzeba powiedzieć, że zagrali swoje, wrócili trochę jakby z takiej dalekiej podróży, bo to ostatnie tygodnie bardzo nieprzyjemny dla tej drużyny. Jürgen Klopp też wygląda takiego już trochę zmęczonego tym wszystkim. Zresztą znowu jakby u takiego wywiadu, troszkę potwierdzając to, co mówił przy tym, przy ogłoszeniu swojej decyzji o odejściu z Liverpoolu, że, że tej energii już mu brakuje, tak, że jednak ta praca jako trener, jako menedżer Liverpoolu, to jest praca 24 godziny na dobę i, i, i nie dałby rady po prostu w 100% pracować w swoim kolejnym sezonie, już w dziewiątym, jeżeli dobrze e, liczę, dla, dla Liverpoolu, e, więc widać po prostu w nim, jak, te, jak, jak to życie trochę z niego ulatuje, jak ta energia faktycznie gdzieś tam odpływa, natomiast ten mecz był tego pewnego rodzaju jednak remedium i takim bardzo przyjemnym momentem w którym Liverpool po prostu zrobił taki delikatny prezent Jurgenowi klubowi ten mógł usiąść na rowce rezerwowych, na trenerskiej, mógł się wsłuchać w to Jurgenowi wokół przed meczem, potem zobaczyć naprawdę kawał dobrego futbolu w wykonaniu jego drużyny. Dobry mecz zagrał Mohamed Salah. Zastanawialiśmy się czy to jest jego koniec kariery z Liverpoolem czy też nie. Wychodzi na to, że jednak w Liverpoolu zostanie nie ma planów na to, żeby go sprzedać. Sam Salah też zareagował no tak jak prawdziwy sportowiec Powinien zareagować, tak jak piłkarz klasy światowej reaguje na to, gdy ktoś go podrażni, czyli po prostu starał się na boisku udowodnić, że cały czas jest bardzo wartościową postacią. Więc dobry mecz w jego wykonaniu, fenomenalne też zawody Harwaja, Eliota, też dobry mecz Jarela, Kwanzacha, przynajmniej do pewnego momentu, to tam w końcu to już, już był pewien chaos, już trochę Liverpool tracił koncentrację w, w defensywie, więc dużo zrobili, żeby Jurgenowi Klopowi jednak gdzieś tam tę radość z klubu przywrócić. I no niewiele tych spotkań już do końca, tak naprawdę myślę, że, że, że teraz dopiero widzimy ten Liverpool bez presji, który będzie troszkę, troszkę domykał tę ten, 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 ten historię, ten fajny etap w karierze, w swojej historii, w karierze Ligona Klopa w taki dość pozytywniejszy sposób niż miał to miejsce w ostatnich tygodniach, bo no umówmy się, kibice Liverpoolu na pewno dobrze tych ostatnich meczów nie wspominają. Wspomniałeś o Mosalachu, to był jego 25. gol we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie i to jest niesamowita statystyka, ale on w tych wszystkich swoich siedmiu w sezonach spędzonych w Liverpoolu. Aż w sześciu przekraczał bariery 25 strzelonych bramek. To jest naprawdę kosmos. Nie udało mu się tylko w sezonie 2019 20 gdzie strzelił 23 bramki, więc to też jest niewielki, niewielki odchył od normy. Naprawdę kosmiczne liczby Mosalaha. Co do tego Tottenhamu, to ja też tak tytułem drobnego podsumowania. Mam wrażenie, że Ange Postekoglu na samym początku nabrał nas na ten Tottenham. Oni byli za dobrzy i zbyt przyjemni do oglądania w tych pierwszych paru kolejkach. No i tak jak Maciek, Maciek słusznie zauważył, trochę zapomnieliśmy o tym, że oni nie są jeszcze gotowi do rywalizacji z najlepszymi i mimo wszystko, patrząc po tym, jak ten sezon się układał i że to jednak Aston Villa jest, jest ich rywalem w walce o tą top czwórkę, to można uznać ten, ten brak brak awansu do Ligi Mistrzów jako pewien, pewną porażkę, bo jednak mimo wszystko, mimo tych ogromnych przetasowań, mimo tego, że jest to młoda i nowa drużyna, mimo tego, że brakuje Harry'ego Kane'a, no to ten Tottenhamu oczekujemy jednak tego, że rywalizacje z Aston Villą właśnie byliby w stanie wygrać. Tego samo oczekujemy mniej więcej, między innymi od Manchester United, więc więc, więc myślę, że mimo wszystko jest to drobna porażka, ale na pewno nie możemy spoglądać na to Tottenham specjalnie surowo. To ja tu jeszcze to dam bardzo króciutko, bo faktycznie to przyjście Andrzeja Postegoglu to, Andrzej po to był taki typowy efekt nowej miotwy, tak? Coś, co, co, co często widzimy, gdy zmieniamy trenera. Ale też nowa, całkowicie nowa gra w wykonaniu Tottenhamu, bo pamiętamy jak oni wyglądali w poprzednich sezonach. To był taki no, antyfutbol nazwijmy to, a tutaj zaczęło się to oglądać naprawdę bardzo przyjemnie. No wszedł taki powiew świeżości, bo tak. po prostu wszedł do szatni, otworzył okna, przez te pół roku to działało, ale teraz trzeba zacząć sprzątać, trzeba gdzieś tam zacząć, nie wiem, szafę trochę odstawić, zobaczyć, ile tam jest kurzu z tyłu i tak dalej. Trzeba po prostu gdzieś tam tę, tę drużynę odświeżyć i dalej jakby pracować nad tym, żeby, żeby ona szła w odpowiednim kierunku, bo samo to sam, sam ten powiew świeżości, no to on, zobaczyliśmy, na jak długo wystarczył, tak? czyli na te tak naprawdę gdzieś tam około pół roku. A teraz, teraz też trzeba rzeczywiście zrobić taką typową, Menedżerską robotę, robotę, czyli przygotować ten zespół odpowiednio, zrobić odpowiednie transfery pod swoją filozofię i dalej cierpliwie trzymać się tego trenera, bo tak jeżeli sądzimy, że Tottenham nas rozczarowuje, to mimo wszystko wszyscy wydaje mi się, że, że dalej stoją po stronie Angoposty Google i wierzą, że to jest odpowiedni trener na odpowiednim miejscu i zasługuje po prostu na to jeszcze, żeby dać mu kolejne szanse, żeby dalej prowadził Tottenham i zobaczymy, co będzie w takim razie w przyszłym sezonie. Na pewno o Ligę Mistrzów będzie bardzo, bardzo ciężko Tottenhamowi. Patrzę jeszcze na kalendarze Stonville'i, Crystal Palace i właśnie Liverpool, no ale musieliby przegrać te dwa mecze, tak Tottenham musiałby wygrać wszystkie w tym mecz z Manchesterem City, więc ciężkie zadanie. Matematyczne szanse, jak to się mówi, jeszcze Tottenham ma. A my przechodzimy dalej. Bynajmniej, jeśli chodzi o matematyczne szanse na Mistrzostwo, nie ma Manchester City, bo ma całkiem duże. Grają jak znud. Kolejny rywal, który. Nie pokonał popularnych The Citizens. Erling Haaland wściekł się. Wydaje mi się, że wkurzył się na to, że Cole Palmer tutaj do niego dobił. W ogóle kilku piłkarzy zbliżyło się do Erlinga Haalanda, między innymi też Aleksanderisa, Gdzieś tam Oli Watkins jeszcze spoglądał. No to sobie Erling Haaland strzelił cztery bramki w jednym meczu i troszkę nam odjechał. Jedną bramkę dołożył także Alvarez. I mimo, że Huang Hee Chan w drugiej połowie dał sygnał do ataku dla Wolverhampton, to Manchester City przejechał się, tak chyba trzeba to powiedzieć po Wolverhampton, aż 5 do 1 odrabiając jedną bramkę bilansu do Arsenalu. Jeszcze gdyby powiedzmy miało się to rozłożyć w bilansie bramkowym, to tutaj Manchester City jeszcze pracuje i pracuje ciężko nad tym, żeby to wszystko nadrabiać punktów, nadrabiać nie musi, cały czas to jedno spotkanie wisi. No i ja się tak zastanawiam panowie, Fulham, Tottenham, West Ham, tę wyliczankę znam już na pamięć, czy przy tej formie Manchesteru City jest jakakolwiek szansa, że akurat któraś z tych trzech drużyn, nie wiem, choćby zremisuje. No bo o porażce trudno nawet mi w tym momencie teraz myśleć. Czy któraś z tych ekip może mieć szansę, żeby z rozpędzonym Manchesterem City, który po kolei wygrywa kolejne mecze? No ja tak patrzę na te ostatnie spotkania: 5-1 z Luton, 4-0 z Brighton. No chyba tylko to starcie z Nottingham Forest było takie, gdzie coś mogło nam się. Nam się tam wydarzyć. Dwa spotkania Manchester City gra jeszcze na wyjeździe to jest właśnie starcie z Fulham oraz starcie z Tottenhamem. Więc może to gdzieś będzie jakiś, jakiś punkt zaczepienia? Choć szczerze, wydaje mi się, że nie. No ale pytanie kieruję także do Was. Jak Wy sądzicie? To jest zdecydowanie najgorsza kolejka, żeby wciągać jakieś nadzieje na to, że Manchester City przegra to mistrzostwo, bo patrzymy sobie faktycznie na tych rywali. Przed chwilą mówiliśmy, Tottenham, no nie wygląda to za dobrze. Do West Hamu sobie przejdziemy, ale spoiler alert, nie wygląda to również fenomenalnie, to, to jest jakiś dramat, jeżeli chodzi o tę drużynę. No i może to fula, ale pamiętam chyba z dwa odcinki temu sobie właśnie analizowałem ten terminarz, chyba to był odcinek nas gdzie we dwójkę siedzieliśmy i tak sobie właśnie myślałem, że może Nottingham Forest gdzieś tam spróbowałoby ten Manchester City ukąsić. No faktycznie ukąsiło, ale niewystarczająco. Tak? Gdzieś tam ostatnio K Kuba Olborski podesłał mi, yy, podesłał nam w sumie, bo to było na naszej konwersacji, yy, bilans Marco Silwy z Pepem Guardiolą. Zero zwycięstw, zero remisów, 12 porażek. Tak więc zapowiada się pięknie no coś wspaniały moment na to żeby przełamać tę serię i stworzyć wszystko chociaż ten remis wyciągnąć na pewno będzie dodatkowa motywacja i myślę że znaczy, może być dodatkowa motywacja ze strony i Manchester City ale Manchester City też jest zmotywowany i to jest coś co musimy brać pod uwagę bo Erling Haaland po tym spotkaniu mówi, że mentalność w tej drużynie jest absolutnie niesamowita i ten mecz to nie jest, znaczy to spotkanie teraz, co wygrali z Wolverhampton, to nie jest tylko i wyłącznie zasługa Erlinga Haalanda, ale to jest zasługa całej drużyny, która po prostu jest tak silna mentalnie, jest tak przygotowana do tego finiszu sezonu, że tam nie widać pęknięć, niestety. No i to mnie absolutnie wybija z rytmu, kurczę, bo tyle się mówiło w tym sezonie o tym, że ten Manchester City nie jest tak silny jak w zeszłym sezonie, gdy zdobywali treble. Tyle się mówiło, że, że są jakieś mankamenty, Elementy, że brak liderów w defensywie, że ta obrona nie wyglądała zbyt pewnie. Była kontuzja Kevina De Bruyne. Przed sezonem przecież Manchester City sprzedał Ilkaya Gindogana. Ci nowi no, piłkownicy. Halam też tyle, ile w poprzednim sezonie, nie? Też tak, tak. W, Co, w sensie tak mnóstwo jest tych, tych, tych jakichś takich głosów, które można było wyciągnąć w trakcie tego sezonu. Tam, nie wiem, nawet kontuzje jakieś Edersona krótkie. no to nie. Stefan Ortega wchodził i bronił naprawdę bardzo dobrze. Jack Grealish i John Stones nie grają po pełne 90 minut, nie ma problemu, grają inni, tak? Więc no, no absolutnie ten Manchester City gdzieś tam spada na cztery łapy i, i tak czy inaczej oni 5 maja dalej są na, na, na dobrej drodze do tego, żeby zdobyć kolejny tytuł. I ja ich naprawdę niesamowicie szanuję, ja ich podziwiam. To jest absolutny gigant, hegemon. On. Pep Guardiola to jest najlepszy trener na świecie. Zobaczymy, co jeszcze w swojej karierze osiągnie, ale spokojnie też walczy o to, żeby być najlepszym trenerem w ogóle w historii Premier League. I Szanuję ich bardzo i podziwiam, ale ja mam zwyczajnie dosyć. Ja bym chciał, żeby w końcu coś się wydarzyło, żeby, żeby Manchester City faktycznie tak się fizycznie potknął. Tak faktycznie coś się w tej drużynie zacięło, zepsuło, ale tak się zacięło na Amen, bo były pęknięcia w trakcie tego sezonu, ale koniec końców gdzieś tam faktycznie na, na samym finiszu tego, tego sezonu. To oni są faworytem, to oni wszystko mają w swoich rękach i nie wiem, co się wydarzy, ale mało widzę takich możli momentów, możliwości, czy czy jakichś takich pojedynczych przesłanek do tego, żeby Manchester City się tutaj gdzieś w, tych, w jednym z tych trzech spotkań albo w dwóch spotkań by potknął. No bo samo to spotkanie pokazało po prostu wszystko to, co Manchester City ma najlepsze, tak? Halanda, który. Oddaje w tym meczu łącznie 8 strzałów, 4 z nich trafia do siatki. Absolutnie zezłomowany Nelson Semedo. No, Max Kilman też miał problemy z Halandem. Wszyscy mieli problemy z Halandem. Naprawdę, tak jak mówiłem, Salah był troszkę podrażniony, zagrał dobry mecz, ale jeżeli ktoś podrażnił Halanda, no to, to też zagrał naprawdę fenomenalne spotkanie. 25 bramek w tym sezonie to jest naprawdę dobry wynik. Wystarczy powiedzieć, że Sergio Aguero miał tylko jeden sezon, w którym strzelił więcej niż 25 bramek w Premier League. A Haland już na dwa sezony spędzone w Manchesterze City oba w obu ma, ma ten ma ten wynik już zaklepany więc no szósty też hat-trick no po prostu. Y wszystko to co, to, co mówiło się w ostatnim czasie o Halandzie, on teraz wziął i obrócił w, w, w pył, zaśmiał nam się prosto, prosto w twarz i pokazał, że, że cały czas jest fenomenalnym piłkarzem, a Manchester City cały czas jest fenomenalną drużyną. E, no naprawdę, nie wiem co się wydarzy, ale, ale boję się, że, że Manchester City e, dopnie swego i znowu, znowu oszuka wszystkich, znowu narobiło nam nadziei, znowu szukaliśmy potencjalnego mistrza w Arsenalu, w Liverpoolu, a koniec końców i tak Manchester City jest aktualnie największym fawodem. Werytem. gdybym miał ocenić gdzieś tak procentowo, no to bym dawał Arsenalowi w tym momencie chyba koło nie wiem 25% na to, że może jeszcze to wygrają, ale takie srogie 75 to jest aktualnie po stronie Manchesteru City i nie wiem co się musi wydarzyć, żeby to się odwróciło. mówisz o tych liczbach Halanda, wystarczy w, w spojrzeć na taką statystykę, ile bramek strzeli najlepsi piłkarze odkąd Haland pojawił się w lidze. I to jest Aleksander Isak 30, Kane 30. Okej, okay, to jest piłkarz, który gdyby grał dalej w Premier League, mógłby się zbliżyć do tego wyniku Halanda. Oli Watkins 34. Mosalach 36, Erling Haaland 61. To jest, jakieś, to jest jakieś kuriozum i to jest po prostu kosmos, ten Roy Keane też dosyć mocno, e, mocno się zagotował e, w studiu pomyczowym, wiemy, że ten jego beef z Erlingiem Haalandem trwa e, po tym spotkaniu mówił, że zachowuje się jak rozwydrzony Bachor, no ale rozwydrzony Bachor strzela cztery bramki e, i tak cały sezon straszyliśmy tym, że Manchester City może przejść tą końcówkę rozgrywek bez porażki e, że oni są gotowi, żeby wskoczyć na ten tryb Terminatora i nie przegrać już niczego, e, no i to się dzieje Panowie, to jest. My to, my to po prostu wykrakaliśmy. Tak, to nawet nie tyle, że wykrakaliśmy, to było po prostu oczywiste. Pytanie było tylko właśnie, jak Arsenal poradzi sobie w, w tej bezpośredniej rywalizacji. Przyznam szczerze i przyznam uczciwie, jestem dumny, bo Arsenal robi wszystko, żeby utrzymywać się cały czas w tej rywalizacji cały czas nakładać presję na Manchester City, i oczywiście zdarzają się wpadki. No, tak jak na przykład ta porażka za Villa, kiedy pierwszą połowę Arsenal zagrał wybitnie, ale w tej drugiej już zabrakło gazu. No, to mimo wszystko, chociażby te ostatnie cztery mecze, w każdym z nich Arsenal pokazuje, że, że do samego końca. Że będą walczyć do samego końca i Manchester City musi być skupiony do samego końca. Mnie w ogóle wydaje się, że no, akurat jeśli chodzi o ten sezon Premier League, najbardziej ekscytująca jest właśnie walka o mistrzostwo. No, bo ta rywalizacja w Lidze Mistrz o Ligę Mistrzów pozostała między Stonvillą i to ten Hammett, tam już jest prawie wszystko wyjaśnione o utrzymanie jakby ekipy Luton czy Benley, no to trudno powiedzieć że to jest jakaś, jakaś walka a to o mistrzostwo cały czas tutaj Arsenal dba o to żeby Manchester City starał się i starał kolejny mecz który zagrali właśnie sobie do tego meczu przechodzimy kolejne starcie wygrane przez kanonierów Bukayo Saka, Leo Trossard i Declan Rice powiem wam panowie tak 100 milionów za deklana Rajsa to jest promocja. To jest to jest taki piłkarz, przy którym taka cena, to właśnie za, jeśli płacisz tyle pieniędzy za piłkarza, to on właśnie tak powinien wyglądać jak Declan Rice. Mikel Arteta obiecywał przed sezonem, że, że uwolni też ten potencjał ofensywny Declana Rice'a. On też mówił, że on by chciał grać wyżej, że chciałby też brać udział w, w akcjach ofensywnych, chciałby strzelać bramki, chciałby asystować. No i spoglądam sobie w jego statystyki, panowie, 7 goli, 8 asyst Declana Rice'a. To przecież nie jest jego najważniejsza rola na boisku. No nieporównywalne te statystyki z, z tymi, które miał w West Hamie. Tam najlepszy sezon to ten ostatni. Cztery bramki, jedna asysta. No to jest zupełnie co innego. A przecież Declan Rice głównie na boisku odbiera piłkę. Gra w pressingu, a tu jednak te liczby też dostarcza. No, wydaje mi się, że jeśli Arsenal... Że uda się Arsenalowi to mistrzostwo wygrać, no to, no to tutaj Declan Rice będzie jedną z niepodważalnych, jedną może z trzech postaci, których wskazałbym, że były kluczem do tego, żeby cały czas rywalizować z Manchesterem City. W moim serduszku na pierwszym miejscu zawsze będzie Martin Odegard, jeśli chodzi o tą postać, która jest najważniejsza w tym sezonie, ale no Declan Rice naprawdę czapki z głów. Tak właśnie ja, powinien wyglądać Declan panie, Gdyby nie Declan, panie Jonaszu, to Arsenalu by już nie było w tym, w tym rajdzie mistrzowskim. Dobra, no to, to, to rzucam, rzucam temat, możesz, możesz rozwinąć. Ty uważasz, że to Deklan Raz jest tym najważniejszym ogniwem, który sprawia, że Arsenal tak. jest tak dobry, tak? Oczywiście. No przecież to, jaką rewo jaka rewolucja dokonała się to, że Arsenal z obrony popełniającej jednak błędy w zeszłym sezonie zamienił się w tak szczelną defensywę. To nie jest efekt Dawida Raj w bramce, chociaż wiadomo, że też że też swoje atuty Dawid Raja ma, ale to jest efekt między innymi tej kontroli i tego zabezpieczenia środka pola, które wprowadził właśnie Declan Rice do drużyny Arsenalu. No plus ten, ten jego, ta jego rola w przejściu z fazy obronnej do ofensywnej jest naprawdę nieoceniona. I to jest, tak już wspominaliśmy niejednokrotnie, to jest elitarny piłkarz na tej pozycji i takich piłkarzy na rynku transferowym po prostu nie ma. I to, że Arsenal wygrał wyścig pod Declana Rice'a, to jest naprawdę znamienne osiągnięcie. I myślę, że jeżeli Arsenal wygra Mistrzostwa Anglii w tym sezonie, to i tak największym osiągnięciem w tym sezonie będzie pozyskanie Declana Rice'a przyszłościowo. No dla mnie też tutaj warto po prostu podkreślić to, jak szybko Declan jest wszedł do tej drużyny, tak? Bo nie musiał wejść meczów. tak na dobrą sprawę, no, On tak po prostu nie, był no, u no, siebie no, od razu. To się wpasował, nie? Tam wszedł, znaczy, wszedł z futryną generalnie, tak? tak bo zadobowił się w tym klubie bardzo szybko, bo to nie jest tylko na boisku, tak? Na boisku no, to jest bardzo dobry piłkarz, więc wiedzieliśmy, że on tam dużo dorzuci jakości, ale fakt, że on bardzo, do... bardzo szybko zintegrował się też z tą społecznością wokół Arsenalu, sprawia po prostu, że kibice bardzo dobrze go oceniają, tak? Bardzo pozytywnie. Takiego zawodnika potrzebował Arsenal, jeżeli ktoś miał zapełnić gdzieś tam tę lukę po granicie, szacę, który był dobrym piłkarzem, miał swoje odpały, był bardzo nierówny, ale też. Bardzo dobrze go kibice wspominają do dzisiaj. No to Declan Rice idealnie, jakby wpasował się właśnie w, te, w, tę, w tę pustkę w środku pola. Zawodnika, który myślę, że jest lepszy piłkarsko na boisku, jest bardziej równy niż graniczaka, Szaka. Do tego też takim charakterem i charyzmem myślę, że od sympatycznego Szwajcara nie odstaje. I to faktycznie dla mnie jest też kluczowa postać Arsenalu. No Martin Odegard jest, myślę, że piłkarzem, który ma zupełnie inną gamę atutów, tak? bo jest inny piłkarz który ma inne zdania na boisku, jest fenomenalny też w tym, co robi. Natomiast zdarzały się takie mecze, w których jednak nie wszystko Martin Odegard gdzieś tam się wyłączał. Miał problem z tym, żeby wejść na ten swój odpowiedni poziom, żeby pociągnąć tę drużynę, no to w końcu jest kapitan. Natomiast Declan Rice od początku do końca tego sezonu wydaje mi się, że jest bardzo równy, najrówniejszy ze wszystkich piłkarzy Arsenalu. I mimo, że Odegard czy Saka mogą mieć ten sufit ciutkę wyżej i mogą być jednak piłkarzami, którzy już troszkę z tym Arsenalem więcej przeszli, tak? no bo byli wcześniej przecież w tym, w tym klubie, no to dla mnie Rice tą swoją właśnie systematycznością i tą tym, takim trochę nawet dowodzeniem tej, tą, tą drużyną. Również zgodzę się z Krzyżkiem, że jest piłkarzem absolutnie kluczowym, tak samo jak i w tym meczu. No, w sumie jego statystyki w tym sezonie są też fenomenalne. 7 tak? goli i osiem asyst to jest aż na takiego defensywnego pomocnika to jest naprawdę fenomenalny wynik i dodaje dużo pewności siebie Declan Clan Race. Nie tylko jeśli chodzi o defensywę, ale również jeśli chodzi o ofensywę. W tym meczu również dobre spotkanie Leandro Trossarda, też takiego może nieoczywistego bohatera, który trochę wypełnił tę lukę po, po Martinelli, który nie gra tak dobrego sezonu, więc Trossard tutaj też miał swoją rolę do odegrania w tym sezonie. I mam wrażenie, że wyciąga 99% z tego, co Mikael Arteta mu powierzył. Samo to spotkanie z Bormów, naprawdę bardzo dobre w wykonanie w Arsenalu. Mieli Mulder, czy start tam 12 strzałów w pierwszych 25 minutach, absolutnie wgnietli Bormów w ziemię. Oni wiedzieli, że to będzie trudny mecz. Wiedzieli, że Bormów jest silnym rywalem. Zresztą wystarczy powiedzieć, że przed tym spotkaniem w 10 ostatnich meczach Bormów zawsze strzelało gola. A więc Arsenal tutaj zachowując czyste konto, naprawdę. Pod, odwalił potężną e, robotę, i, i no, trzeba przyznać, po prostu, że to były bardzo ciężko wywalczone e, zero zerostywy. I te czyste konto Dawida Rai, które daje mu złote rękawice. Myślę, że warto, warto to jak najbardziej odnotować. Natomiast sposób, w jaki jest wyszedł na prowadzenie, pozostawia dla mnie pewnego rodzaju niesmak. Tak? Czyli rzut karny i e, Kai Hubbard, który wykorzystał po prostu fakt, że Mark Travers zostawił nogę i sunął, e, s, s, jego, jego stopa sunęła po trawie, i tak się akurat złożyło e, niefortunnie dla Bramka że Bormów, że zahaczył go Kai Havertz. Dla mnie to była troszkę jednak mimo wszystko symulka, i tam miał tyle atutów, miał tyle okazji, miał naprawdę potężną przewagę, a, a wyszedł, na wyszedł na prowadzenie w najgorszy możliwy sposób, czyli po rzucie karnym, po symulce Kaja Havertza. No Potem już wiadomo, kontrola nad tym spotkaniem była o wiele, o wiele lepsza i nie mówię, że na nie zasłużył w tym meczu na trzy punkty, bo absolutnie zasłużył. Natomiast pozostaje pewnego rodzaju niesmak, jak, jak, jak ostatecznie wyszli na prowadzenie, a Bormowi tak czy inaczej, miało też swoje momenty. Grało bardzo agresywnie. Mieli szczęście, że nie skończyli tego meczu w dziesiątkę. Bo tam Ryan Christie bardzo mocno grał na pograniczu czerwonej kartki. Um. Też byli blisko strzelenia gola, przecież piłka wpadła do siatki, ale tam minimalnie, delikatnie, ale jednak był faulowany Dawit więc no mecz, w którym dużo się działo, ale Arsenal, tak jak mówisz, Jonasz, Arsenal robi wszystko, żeby trzymać się w tej rywalizacji. i Ja też, gdybym był kibicem Arsenalu, nie miałbym absolutnie nic do życzenia tej drużyny, jeżeli chodzi o ten rok kalendarzowy, tak? No bo okej, okay, można się tak gdzieś tam doczepić do tego spotkania za tą willą, ale ile można wygrywać, tak? Ile można, jak długo można mieć tak fenomenalną formę? Arsenal w tym roku kalendarzowym naprawdę raz się pomylił tylko w lidze. Raz to zrobił. Więc to i tak jest naprawdę niewielki margines błędu, który oni tak gdzieś tam na który i tak weszli i Manchester City z niego skorzystał, ale to co zrobił w tym sezonie, a konkretnie w tym roku kalendarzowym od stycznia, Arsenal to i tak jest naprawdę fenomenalna forma i to, że oni się cały czas trzymają Bądź co bądź, pierwszego miejsca w tabeli. Zobaczymy, czy City ich przegoni tą, tym, tą, tym jednym meczem zaległym. To jest dla mnie tak potężna naprawdę tutaj zasługa drużyny Mikela Artety i, i trzeba też im oddać, że, że naprawdę spisują się fenomenalnie. Dwa mecze do końca: Manchester United na wyjeździe oraz Everton u siebie, tak więc jeśli chodzi o ten następny tydzień, to będziemy rozmawiać Manchester bezpośrednio w polu meczu. Po, po meczu z Manchesterem United. Na wyjeździe, więc no będzie się. Harry Maguire się posypał, się panie Jonaszu, to będzie autostrada do bramki. Ojej. Myślisz? Ja nie myślę. Wiem. Znaczy, do, dobra. Jest nie nie jakiś powiem, środkowy to... obrońca zdrowy teraz? Czy to będzie duet obrońców Kazemiro Amrabat? Jak, jak, oni, to, jak oni wyjdą? No to nie, to no nie jest. To, Jezus, jak się, jak się nazywał ten, ten chłopak z akademii, który wyszedł bo teraz. Mi wyjdzie... Kambuala? Tak, Willy Kambuala oczywiście, więc on, on chyba żyje. Niedobrze. Jak byłem na no szczęście, to zobaczymy. Lisandro Martinez się całkiem nieźle trzymał, więc może, może on gdzieś tam się pojawi. Będziemy, będziemy dyskutować za tydzień, a tymczasem przechodzimy do meczu, w którym uwaga! To się wydarzyło. Brighton wygrał mecz. Wyobraźcie sobie, to niezbyt lekim bo za Aston wow. Villa, która gdyby wygrała ten mecz, to już by sobie na spokojnie zapewniła e, Ligę Mistrzów przy porażce Tottenhamu. A tak, to muszą, muszą jeszcze jakiś mecz wygrać. Ciężki czas, ja mam wrażenie, dla Aston Villa, no bo tak, e, ten remis z Chelsea tydzień temu. W międzyczasie przegrana u siebie z Olympiakosem Pireus w Lidze Konferencji Europy, oczywiście w półfinale. Teraz porażka z Brighton. Lekka zadyszka, mam wrażenie, złapała. Ekipę Unaja Emerego. Węszycie jakieś kłopoty jeszcze na ostatniej prostej, czy wszystko uda się tutaj poukładać? Bo jeśli chodzi o Brighton, no to, no to co? Oni sobie na spokojnie ten sezon dokończą. Pytanie, czy co tam dalej będzie z Roberto de Cerbim, ale już w tym sezonie to już Brighton o nic absolutnie nie walczy. Trochę szkoda, że tak spuścili stonu w tym sezonie, no ale do tego, już się trochę, do tego już się trochę przyzwyczailiśmy, bo te ostatnie mecze, no to Brighton fatalnie, fatalnie rozgrywali. Kieran McKenna gdzieś tam był typowany do zastąpienia Roberta Dezerbiego w Brighton, ale biorąc pod uwagę, że awansowali do Premier League, to na pewno się to nie wydarzy. Jeżeli chodzi o Aston Villa, to rywale są po prostu zbyt słabi w tej chwili, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rywalizują z, nim, z nimi Tottenham i... nie chcę już umieścić Manchester United tutaj na tej liście, ale gdzieś tam jest jeszcze Newcastle, które po prostu przespało dużą część tego sezonu przez kontuzję i różne inne tego typu wydarzenia, to Aston Villa moim zdaniem jest już jak najbardziej bezpieczna ta przewaga jest zbyt duża, żeby ją roztrwonić. A co do Brighton, to bardzo rozbawił mnie taki obrazek z rozgrzewki przed tym spotkaniem z Aston Villą. Znowu Rejkin jest tutaj, jest tutaj grany, bo trening, ta rozgrzewka strzelecka piłkarzy The Seagulls, którzy bardzo kiepsko radzili sobie z wykańczaniem sytuacji tam przez kilka, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, nie padła żadna bramka. Rejkin był bardzo, bardzo rozsierdzony tym, tym, co się, tym, co się działo. Stwierdził, że nie widział jeszcze żadnej strzelanej bramki, a Patrzy już przez kilkadziesiąt sekund na tą, na tą rozgrzewkę i to może wiele mówić o problemach Brighton, które pojawiają się później na boisku. Roy Keane w ogóle swoimi wypowiedziami jest takim trochę jakby, brytyjskim Tomaszem Hightow. On po prostu cokolwiek nie tylko że, powie. Wiesz co, ja, ja mam wrażenie, że Roy Keane to robi z pełną premedytacją. I że um, jednak mimo wszystko, wypowiedzi Tomasza Hajty były po prostu prostacko głupie. A wypowiedzi, okay. wypowiedzi Rojakina są takie, że jednak każdy się mimo wszystko uśmiechnie na, na koniec, kiedy się tego słucha. Okej, okay, z tego miejsca chciałbym przeprosić Rękina, nie Tomasz Hajto, może bardziej Jan Tomaszewski, który gdzieś tam no. lubi też się czasami też nie no, 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 to nie będę już dalej szukał, nie będę już dalej szukał tych porównań z polską ekstraklasą, Zresztą próbajmy sobie na przykład walkę o mistrzostwo, w prawielika walkę o mistrzostwo Polski, to jakieś zupełnie dwa inne, dwie inne galaktyki. Ale no, faktycznie z tym Bright coś jest nie tak, bo, bo tutaj jasne wygrali spotkanie 1 do wygrali e, przewagą jednej bramki, udało im się w końcu strzelić jakiegoś gola. To jest pierwsze zwycięstwo. Od, od początku marca, od meczu z Nottingham Forest, które było 10 dnia marca, a statystyki od początku właśnie marca w, w, strzeleckie w przypadku Brighton są takie, że w, mają dwa gole samobójcze, jeden gol Welbeka, jeden gol João Pedro, więc pan Own Gold tutaj widzę, że ostatni jest w formie, a samo Brighton nie, niekoniecznie, natomiast akurat tutaj Trzy punkty zainkasowane. Aston Villa, naprawdę najgorszy, najgorszy chyba mecz w tym sezonie. Wstydliwy mecz. To skompromitowali się absolutnie. Jeżeli Robin Olsen jest Twoim najlepszym piłkarzem w tym spotkaniu, no to, to coś jest nie tak, tak? Zupełnie inaczej to powinno wyglądać bez formy w tym meczu. Piłkarze The no i wściekły Neymar Ja się nie ma, ja się nie, jemu kompletnie nie dziwię. Ja wiem, że Aston Villa już jest raczej pewna tego, że dojedzie na tym czwartym miejscu, ale to nie powinno tak wyglądać. Oni powinni troszkę mimo wszystko więcej e, zdrowia zostawić na boisku i trochę bardziej. Bardziej, tak trochę więcej zaangażowania po prostu w tej, na tym na tym boisku pokazać bo, bo powtarza się tylko to co od paru już dobrych tygodni czy nawet to gdzieś tak połowę sezonu się mówi mówiła stanowili że to jest fajnie fajnie prowadzona drużyna bardzo fajnie zorganizowana bardzo zdolni piłkarze ale bardzo niekonsekwentni i potrafi, potrafi się gdzieś tam, tam ten, ten mózg wyłączyć na jakimś etapie meczu i, i z, gdzieś tam nie wiem biegają z głową w chmurach nie potrafią tak typowo meczu wykończyć dograć go do końca i kasować jakieś takie łatwe punkty bo są byli do tego zdolni gdy mieli do zagrania mecz w jednym tygodniu z Manchester City z Arsenalem to oba wygrali 1 do 0 a jak teraz mają spotkania z Chelsea czy z Brighton no to z takich meczów nie potrafią wyciągnąć trzech punktów więc coś tam jest mimo wszystko jest nie tak ja tak powiedziałem, że najciekawsza jest rywalizacja o mistrzostwo, i oczywiście dalej to podtrzymuję, ale przecież jeszcze mamy rywalizację o e Ligę Europy oraz Ligę Konferencji Europy. A tutaj niespodziewanie dołączył nam nowy zawodnik, moi drodzy, na sam koniec. Na wślizgu wjeżdżają piłkarze de Blues, którzy grają w ostatnim czasie naprawdę bardzo dobrze. Zwycięstwo ostatnio z Tottenhamem, i z właśnie Aston Villa. Pamiętamy przecież jeszcze zwycięstwo z Evertonem, całkiem niedawno 6 do 0. No to tylko to. Zars Arsenal tam rzeczywiście się przejechał, ale no teraz Chelsea <coughs> zrobiła rewanż na londyńskiej ekipie, może nie na Arsenalu, ale zobaczcie 5 do 0 z West Hamem. Cole Palmer, Conor Gallagher, Noni Madueke i dwa razy Nicolas Jackson. No i jest nie, naprawdę niespodzianie, tutaj Chelsea nam wskoczyła na miejsce numer 7. No i będzie starała się jeszcze coś zamieszać na sam koniec. Czy wy tutaj w tej ekipie widzicie jeszcze papiery na następny sezon? No bo może to już jest ten moment, w którym, nie wiem, piłkarze zaczęli się zgrywać, zaczęli się rozumieć i to przestanie być Cole Palmer FC, a zacznie być coś więcej. No na pewno ta, cieszy ta ich postawa w tej końcówce sezonu, no bo z marazmu zdecydowanie już wyszli. No dość mówić, że Chelsea ma więcej strzelonych bramek niż na przykład Tottenham, bo oni strzelili tych bramek 70. To ten ham 69, więc no coś drzemie w tej drużynie. Pytanie co i czy to jest poważne. No, cały czas zdarzyłem się przestoje, jak to spotkanie z Arsenalem, chociażby bardzo boleśnie przegra, przegrane, ale tak suma summarum, patrząc sobie na przekrój tych ostatnich tygodni w Chelsea, to faktycznie mam wrażenie, że to jest drużyna która się zwyczajnie zgrywa, która nabiera pewności siebie, która gra naprawdę dobre spotkania, i mam wrażenie, że też już troszkę to widmo takich ciągłych kontuzji ich opuściło, i Malice Pochettino jest w stanie wystawić w miarę konsekwentnie tą podstawową jedenastkę. Kolejka po, po kolejce już nie ma, nie ma takich problemów, że gdzieś tam musiał naprawdę szukać jakichś młodzików, już nie musiał wychodzić w tym meczu, chociażby Alfie Gilchrist. Więc mimo wszystko to jest na plus, tak? Zupełnie inaczej pewnie ten sezon Chelsea by wyglądał, gdyby wszyscy byli zdrowi od początku do końca. Ale to też jest pytanie, co jest powodem tych, tych kontuzji? Czy przypadkiem tu nie są jakieś metody trenerskie, bo widzę Poczytino, czy coś ta ta takiego? Bo widziałem oczywiście zarzuty w kierunku tenera Chelsea, że, że były już wcześniej takie zarzuty w Tottenhamie, że troszkę. Bywało, bywały te, 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 ten reżim treningowy Maurice Pochettino bywał dość niewygodny dla, dla piłkarzy. Jest cały czas też dużo takich historii wokół Chelsea, że tam nie do końca Pochettino ma kontrolę nad tym, co się dzieje, że są mu zatrudniani jacyś ludzie gdzieś tam za, za plecami od chociażby stałych fragmentów gry, czy w zasadzie wszystkie transfery, jakich Chelsea dokonała w tym sezonie, to, to żadne z nich nie było e, gdzieś tam na, na prośbę Pochettino, więc zastanawiam się do końca, czy jemu też taka sytuacja odpowiada, bo oczywiście ma bo ty kontrakty, pracuje w bardzo uznanej drużynie, bardzo uznanym klubie i myślę, że dalej chciałby pracować w Chelsea. Natomiast nie jest to akurat taka naprawdę klasowa, wdzięczna robota, tylko e, troszkę, troszkę, troszkę trudna, biorąc też pod uwagę fakt i taki profil charakterologiczny tych piłkarzy, których ma do dyspozycji Maurice Poczynki. No ale prawda jest taka, że wyciąga z tych piłkarzy ostatnio naprawdę dużo, bo w dobrej formie jest chociażby Nicolas Jackson, zawodnik, który na początku sezonu miał przebłyski, ale tylko przebłyski, a teraz trochę ta jego forma ostatnio. Trochę bardziej się unormowała tych bramek. Y przybywa. Cole Palmer, no to wiadomo, jest fenomenalny piłkarz, 21 gol w tym sezonie, ale też im no, nie ma Madułeka ostatnio wszedł na, na fajny poziom. Ja bym na przykład Konora Lagera też z pewnością nie sprzedawał. Zawodnik, który cały czas potrafi dawać dużo Chelsea i jeżeli są takie plany, żeby Konora Lagera sprzedać, to ja bym, nie wiem, gdyby był kibicem Chelsea, to naprawdę jakąś petycję bym tutaj podpisywał i, i jednak stał, stanął murem przy, przy nie wiem, bym się jakoś przy, przywiązał do Stanford Beach, żeby A a sprzedał. Lagera mimo wszystko... Mudryka to bym nie powiem co, ale bym odesłał na, na, na hiprow i, i, i kupił mu bilet w jedną stronę. E, raczej, bo to akurat jest taki piesz, który trochę pilotaje, i nie powinien Na Ukrainę nie latają, panie Macieju. No okej, okay, no ale no to chociaż do jakiejś Ibizy bym go wysłał, tak, na, na spokojny urlop i łaskami. taki lepiej, żeby trwał do końca, do końca kontraktu, czyli pewnie jeszcze jakieś 7 lat. Ale no, trzeba powiedzieć po prostu, że się wygląda dobrze, tylko oczywiście przejdę sobie na koniec do ich rywali, bo byłbym chory, gdybym nie skorzystał z okazji, żeby troszkę się przejechać po West Hamie, bo fajnie, wszystko super, Chelsea zagrała genialny mecz, 5 do 0, wow, ale, ale, ale spotkanie, ale prawda jest taka, że nie mieli absolutnie żadnego rywala w tym meczu, bo bo, bo West Ham, skandaliczne spotkanie, poruszali się w tym meczu tragicznie. To jest drugi mecz w takim krótkim odstępie czasu, w którym West Ham naprawdę wygląda bardzo źle, bo w meczu z Crystal Palace ja też widziałem tam absolutny brak zaangażowania, jakby grali na zwolnienie Davida Moisa. Tutaj wydarzyło się dokładnie to samo. No i też oczywiście są głosy, że David Mois ma już się pożegnać z West Hamem pod koniec tego sezonu, ale, ale no, to i tak czy inaczej. Ci piłkarze robią sobie czarny PR i to niedobrze nie, nie o nich świadczy. patrząc sobie tak, na ich, na ich zachowania, zwłaszcza od, nie wiem, Kurt Zuma jest zawodnikiem, który po prostu albo gra na jakiejś blokadzie, to by wiele tłumaczyło, dlaczego się tak wolno i tak ospale porusza po boisku, albo po prostu nie chce już mu się. A jeżeli mu się nie chce, no to, to, to ja takich piłkarzy nie szanuję. Jeżeli nie grają do końca sezonu o, o 100%, no to, e, no to jaki jest sens w ogóle takich piłkarzy mieć, trzymać w zespole? No, skandaliczne spotkanie. Oddali mnóstwo przestrzeni Chelsea, byli tak cztery razy wolniejsi i, i po prostu z to wykorzystali. Ale w ogóle chory był ten mecz bo tam jakby skończyło się dwucyfrowym wynikiem, w generalnie bramek, to nie bylibyśmy zaskoczeni, bo West Ham też miał chyba trzy poprzeczki w tym spotkaniu. Tam takie flipery były były niesamowicie, niesamowicie często. W ogóle ta pierwsza połowa była taka, taka mocno obfitująca w strzały. Co do tego zwolnienia Davida Moysa, to chyba jasno stwierdzimy, że to jest już czas, żeby, żeby z Moisem się po prostu pożegnać i poszukać czegoś innego. Ale jak ja słyszę, że pojawia się nazwisko Hulena Lopetegiego jako, jako potencjalnego <laughs> następcy Davida Moysa, no to to mam ochotę się przeżegnać, po prostu, no bo to jest bez sensu. Kiedy jest dowolny Steve Cooper, nie zatrudnić Stevea Coopera, to będzie po prostu całkowita głupota ze, ze strony West Hamu i no i coś tam jeszcze o tym o menedżerze tym Sportingu mówili. Nie pamiętam jak się nazywał. Ben ale... Amorim. Dziękuję. Ale to chyba upadło i umarło śmiercią naturalną. Tak, z, tak, tego, co ostatnio, z tego co ostatnio czytałem, to właśnie ten Lopetegi jest, jest przymierzany do, 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 do objęcia West Hamu. No, a widzieliśmy, jak wyglądał jego Wolverhampton. Nie chciał się podjąć pracy w tym Wolverhampton, no jednak Gary O'Neill pokazał, że się da. Przypomnijmy, West Ham United ma za zadanie zatrzymać Manchester City w ostatniej kolejce, tak więc, e, tak więc trzymamy kciuki. Powodzenia! Trzymamy kciuki i wierzymy. Nadzieja umiera ostatnia, a tymczasem przechodzimy do następnego spotkania. Walka o utrzymanie, tutaj teraz się przenosimy. Sheffield United spadło do Championship. Czy będziemy ich jakoś podsumowywać? nie wiem, nie bo wiem. chyba tęsknić nie będziemy hmm, specjalnie, nie drużyna Sheffield United zapisała się tylko w tym sezonie tym, że straciła 100 bramek w 36 kolejek, no to to wiele mówi o tym, jak dobrą ekipą było Sheffield United trzy bramki przyjęli od Nottingham Forest, jedną strzelili co prawda Ben Brereton Diaz z rzutu karnego w samym, na samym początku meczu, no ale potem już Calum Hudson-Odoi, Ryan Yates pierwsza bramka w Premier League i Callum Hudson-Odoi numer dwa Nottingham Forest jest cały czas zamieszany w walkę o utrzymanie. Powiem więcej, jako ostatnia drużyna są jeszcze zamieszani w walkę o utrzymanie, oczywiście oprócz tych, które znajdują się w strefie spadkowej. Więc te trzy punkty bardzo, bardzo istotne dla nich, bo i Luton Town i Berlin mają jeszcze szansę się utrzymać, zakładając, że Nottingham Forest następne dwa mecze przegra. Jedno starcie jest z Chelsea u siebie, drugie z Berlin na wyjeździe, więc to jeszcze może być jakieś spotkanie o te Słynne 6 punktów i o bardzo dużo milionów, no bo drużyna, która zatrzyma się w Premier League, będzie tych milionów miała bardzo dużo, chyba że Benny zdąży przegrać mecz z Tottenhamem, który jeszcze rozgrywa pomiędzy starciem z Nottingham Forest. No w każdym razie, jeszcze i Benny, i Luton mają szansę na to, żeby Nottingham Forest prześcignąć. Czy to zrobią? Pytanie kieruję do naszych ekspertów. Raczej nie. Znaczy, dla mnie po prostu... Dziękuję, jedziemy typu... dalej. Nie żartuję, proszę Maćku, mówię, Ale nie będziemy się chyba tu specjalnie jakoś rozwodzić na tym spotkaniu. Znaczy, postaram się, bo już Krzysiek widzę, że tam e, e, się, się siedzi i sobie myśli, że co ten czy tyle gada dzisiaj. Tak. E, ale... Tak, dokładnie, bo Nottingham Forest, dla mnie w ogóle jest skandal, że drużyna, która wydała tyle, tyle pieniędzy, bije się o utrzymanie do, do prawie że ostatniej kolejki, ale no to już jest temat na inną dyskusję i myślę, że jak będziemy sobie podsumować sezon, to przy Nottingham Forest trzeba się na no, chwilę Gdyby nie, nie punktu no to by się nie bijeli do utrzymania do ostatniej kolejki, to też trzeba pamiętać. No dobra, ale to są tylko minus cztery punkty, więc gdyby no nawet im teraz też no to samo... dalej są na 17 miejscu. No, no tak, są na 17 miejscu, ale odstawiają, odstawiają Beniaminków i nie mamy w ogóle dyskusji o, o walce o utrzymanie. No tak, ale no też Beniaminkowie w tym sezonie są tak słabi, Jasne. że Nottingham Forest gdyby trafiło na, nie wiem, właśnie gdyby to był, to z tych Beniaminków było na przykład Fulham zeszłego sezonu. A w ogóle myślicie, że, że, myślicie, że przez to, że oni są tak słabi, w sensie Luton, Burnley i Sheffield, to te drużyny pokroju Brentford, Crystal Palace czy Fulham ym, dostały takie ciche przyzwolenie, żeby na takim zaciągniętym hamulcu ręcznym jechać przez dużą część sezonu? I właśnie może Nottingham? A co masz na myśli? Może no, coś no, w tym mówiąc, no, że Nie ma jakiegoś takiego... myśli, mówiąc, że ten. Że, no, że, że się prostu... nie starały tak bardzo, tak, bo to widmo spadku dokładnie nad nimi tak. nie, nie wisiało. Ja wiem, że każde, ja wiem, że każde miejsce wyżej w Premier League to jest naprawdę kilka dobrych milionów funtów i każdemu klubowi na tym zależy, ale jakoś tak mam to poczucie, że te miejsca od 13 do, do 16 to jest w ogóle sezon do zapomnienia, do zapomnienia dla tych ekip, no nie licząc Evertonu w tym przypadku, bo też wiemy, że ujemne punkty. No wiesz, ilekroć też pojawiały się przecież te ujemne kary, no to też każda z tych drużyn myślała sobie, że o, okej, okay, no to mamy tyle i tyle punktów przewagi na strefą spadkową, bo za każdym razem, gdy Everton dostawał ujemne punkty albo robił to Nottingham, to zawsze spadało na chociaż tę chwilę do strefy spadkowej, więc gdzieś tam myślę, że to był taki cichy, gdzieś tam taki, taki no nie wiem, takie ciche odetchnięcie we wszystkich tych drużynach, więc tak, jeśli ja się też wskazam, myślę, że faktycznie gdzieś tam ten środek tabeli w tym sezonie taki bardzo nijaki, jak, nie wiem, byśmy na przykład, co bym, Co definiuje aktualnie sezon Fulham? No, może zdefiniować, gdyby powstrzymali Manchester City, ale. Ja wiem, co definiuje Fulham, sezon z... Fulham, ale nie chcę mówić głośno. Wygrane z Arsenalem. Wygrane. Wygrana i remis. A to nie był dublet? Okej, okay, okej. Okay. Okay, okay. Albo. Liverpool Albo ma prawie quadruple, to Fulham ma prawie dublet nad, nad Arsenalem. No, ale też podobną sytuację z Wolverhampton też, no, chwalimy tego Gary'ego Anila, ale tak naprawdę co z tej drużyny fajnego by wyciągnąć? No, to niewiele jest takich jakichś pozytywnych bardzo e, historii i to samo, no, w sumie też z innymi drużynami, A Nottingham Forest, e, no, mówię, to nie powinni się znaleźć w tym miejscu na tym etapie sezonu, ale skoro już się znaleźli, no, to akurat to spotkanie musieli wygrać, trzy punkty zainkasowane, no, Nunez Pirato Santo może za dużo z tej drużyny nie zmienił, ale, no, tutaj, jeżeli postawiono mu za zadanie utrzymać się w lidze, no, to gdzieś tam wydaje mi się, że ten cel za chwilkę się, się wypełni. Zresztą ma dobrych piłkarzy po prostu, tak? bo to w tym meczu Colm Hudson zagrał fenomenalne zawody. Dwa gole. Przypomniało mi się, jak Bayern Monachium próbował go kupić za 70 milionów i zastanawiam się, co też w karierze tego piłkarza poszło nie tak, że teraz strzela gole dla Nottingham Forest w walce o utrzymanie, bo rzeczywiście na pewnym etapie swojej kariery miałem potencjał na, na, na bardzo dobrego piłkarza, ale no może jeszcze się odbije. W końcu cały czas młody piłkarz, 23-letni i ma obok siebie też innych fajnych piłkarzy, takich jak Taki tacy jak Morgan Gibbs White, czy Antonia Langa, czy chociażby nawet ten Ryan Yates. Cieszę się, że też on Gola strzelił, bo to jest jeden z niewielu piłkarzy, którzy pamiętają awans Nottingham Forest do Premier League. To nie było wcale tak dawno, bo dwa lata temu, a już można tak naprawdę policzyć na palcach jednej ręki zawodników, którzy jeszcze pamiętają Tamten, tam, tamto osiągnięcie. No ale taki akurat model biznesowy myśli sobie Evangelos Marinakis, więc nie ma za bardzo, nie ma tutaj się do czego przyczepiać. Cieszę się, że jeszcze chociaż jeden piłkarz z tamtej drużyny został. I i, i gra cały czas w remedyk. A my e, cały czas rozmawiamy o walce o utrzymanie, tym razem starcie Berlin z Newcastle United, chociaż myślę, że całkiem ciekawsze cał, ciekawe jest ciekawsze, bo już nie umiem wysłowić na sam koniec. Ciekawsze jest to, co dzieje się właśnie w Newcastle, walka Europejskiej pochary. No i w końcu ta końcówka sezonu to już jest to Newcastle United, do którego się e, przyzwyczailiśmy. Ja w ogóle tak patrzyłem sobie na statystyki słuchajcie, zawodników Newcastle United i w oczy mi wpadł Antony Gordon. Czy widzicie, że on ma double-double? on ma 10 bramek, 10 asyst no tak. najlepszy sezon w historii Premier League Antonego Gordona no i kurcze, zrobił naprawdę niesamowite wrażenie, nie wiem czy aż tak oczekiwał Eddie Howe, że Antony Gordon odpali, ale szczerze mówiąc cieszy mnie to, że ten chłopak się tam, tak świetnie wpasował, gola oczywiście Szylong Staffa Aleksandra Isaka, Kaluma Wilsona Kaluma Wilson zawsze jak gra jest zdrowy to strzela no i Aleksander Isak, na którego zakusy tutaj mają pewne drużyny w Premier League, w ogóle tak Jestem ciekawy, czy drużyna Newcastle jakoś tak zmieni się personalnie w następnym sezonie. Wiemy o tym, że. Jest to bogata drużyna, mają dużo, dużo pieniędzy, no ale w Lidze Mistrzów na pewno w następnym sezonie nie zagrają. Zobaczymy, kogo sprowadzą, zobaczymy, kogo sprzedadzą, bo kilku piłkarzy gdzieś tam jest na radarach tych największych drużyn. Na pewno w samej końcówce jeszcze będą walczyć o to, żeby chociażby w Lidze Europy zagrać. Czy im się to uda, zobaczymy, ale no w końcu prezentują taki futbol, jaki myślę, byśmy chcieli z ich strony oglądać. Co do Berli po tych dobrych trzech meczach, teraz, teraz zadyszka, no i walka o utrzymanie robi się naprawdę ciężka no dość mówić że myślę nie typujemy że Berlina utrzyma się w Premier League Berli nie utrzyma się w Premier League. To myślę, że możemy sobie jasno, jasno założyć. Jeżeli chodzi o Newcastle i ich letnie wzmocnienia, to oni cały czas mają finansowe fair play na karku, więc mm. nie wiadomo, co tam się będzie działo i faktycznie nie wiadomo, czy z którąś z tych większych gwiazd nie trzeba się będzie pożegnać. No a ten Antony Gordon to naprawdę rozgrywa rewelacyjny sezon i nie jest to aż tak duże zaskoczenie jak w przypadku Kola Palmera, który, który do Chelsea wszedł też z futryną, tak na dobrą sprawę i nikt się tego nie spodziewał, ale ja też myślę, że po Antonym Gordonie nie spodziewaliśmy się aż tak dobrej gry i aż takiego dużego wpływu na ten kształt gry Newcastle United, bo to jest zawodnik, przez którego przechodzi większość akcji ofensywnych tej drużyny i wygląda po prostu fantastycznie. To był w ogóle rewelacyjny mecz Newcastle United i taki mecz, który pokazał, że Burnley jest naprawdę bardzo daleko od tego, żeby grać na poziomie Premier League. Ponownie błędy w wyprowadzeniu piłki, które prowadziły do groźnych akcji Newcastle United. Głupie błędy indywidualne, które prowadziły do fauli, Między innymi to, jak Brownhill dał się ograć Antonemu Gordonowi przy tym rzucie karnym, którego później, co prawda, nie wykorzystał Aleksander Isak, więc, więc tutaj no Maciek, możesz przez moment. Fenomenalna tryfować, interwencja bo, Moricza. Marianet bo, bo Moric zrobił coś dobrze, położył się akurat w prawo. Fatalny był ten strzał Aleksandra Isaka, tak na dobrą sprawę. No, na fenomenalna to interwencja, ja nie? To ja to nie jest taki fatalny myślę, że tak. e, Fatalnie wykonany rzut karny. Przy tym się, <laughs> się zatrzymajmy. E, I cytując tutaj klasyka, nie ma e, dobrze obronionych karnych, są tylko te źle strzelone. E, I to był taki podręcznikowy przykład właśnie na, właśnie na tę tezę. E, no i co? Newcastle fajnie zaczyna znowu wyglądać. Ja naprawdę mam nadzieję, że ten projekt będzie miał szansę rozwinąć się latem, e, bo jeżeli oni faktycznie będą musieli sprzedać, nie wiem, Aleksandra Isaka, może Bruno Guimaraesza, to, to będzie zdecydowany Krok w tył całej tej, całej tej drużyny. Oczywiście, no pytanie, jak, jak zastąpią tych piłkarzy, i czy zastąpią, i czy w ogóle ich sprzedadzą, bo to jest w tej chwili gdybanie, ale gdyby faktycznie tak się stało, że, że Newcastle musiałby którąś z tych swoich gwiazd sprzedać, to to będzie zdecydowanie krok w tył dla projektu hała. Te Drużyny trzeba wzmocnić, bo ten sezon pokazał nam namacalnie, jak bardzo wykańczająca była to dla nich kampania i jak mocna potrafi być to drużyna, kiedy do dyspozycji są te największe nazwiska. Muszą mieć zdecydowanie szerszą ławkę na tak. następny sezon, tak? Żeby ich Emil Kraft teraz nie musiał uratować w końcówce sezonu, grając jeszcze jakoś środkowy obrońca albo jakiś tam Matt Ricci, który swoją drogą popełnił błąd w tym meczu, gdyby nie, gdyby nie to, to może, że Newcastle miałoby nawet czyste konto, ale ja tylko chciałbym się jeszcze tylko na, na szybko odnieść do, do Barney, bo też się zgadzam z tym, że tą porażką po prostu spadają z ligi, ale jak brutalne to jest, bo kibice Barney pierwszy raz w tym sezonie dopuścili do siebie jakąś nadzieję, jakieś takie oczekiwania, nawet najmniejsze, bo Barney ostatnio wyglądały naprawdę dobrze, mieli serię spotkań, w których można było ich pochwalić, no i idą na mecz swojej drużyny, na, na domowy mecz z Newcastle i dostają absolutną padakę w pierwszych 45 minutach, więc to jednak życie potrafi być okrutne, gdy dopuszczasz do siebie nadzieję, to potem musisz się po prostu rozczarować, tak, tak to jest, że człowiek się karmi nadzieją. Dlatego kibice, kibice Manchester United nie mają nadziei żadnej. No polecam generalnie nie, nie, nie karmić się nie karmić nadzieją, bo potem zawsze się rozczarujesz dokładnie nie dopuszczaj do siebie nadziei bo, bo się rozczarujesz Maćku Nie, wzią, mamy, wzią, też, nie wzią, mamy też nie mamy też że zostawisz łapkę w górę ale zawsze możesz to zrobić Zawsze, zawsze możecie zostawić łapkę w górę jeśli, jeśli lubicie nasze filmy i macie nadzieję że że kiedyś nasz kanał będzie duży. My, my na przykład taką nadzieję mamy. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, Luton Town Everton remis. Nie pomógł Luton Town w, w tym, w utrzymaniu. Nie przeszkodził też jakoś bardzo, bo można było też przegrać. No ale na pewno fakt, że Nottingham Forest wygrało, oni zremisowali. No Luton Town ma zdecydowanie większe szanse na to, żeby się utrzymać niż na przykład Burnley, ale te szanse też już w tym momencie nie wyglądają dobrze, bo Nottingham Forest Musiałoby stracić punkty w obu meczach, Luton musiałoby wygrać. Dwa ostatnie spotkania. Trzy punkty dzielą Luton Town i Nottingham Forest. Bilans bramkowy dużo lepszy ze strony yy, piłkarzy reprezentujących klub, który kojarzy się z Robin Hoodem. O, tak może powiem, żeby nie powtarzać cały czas Nottingham Forest. <coughs> Panowie, jakie szanse? Procent. Macie? ty mówisz o procentach dzisiaj, że Arsenal ma 25% hmm. szans w twoim analitycznym umyśle na to, żeby zdobyć mistrzostwo. Ile procent na utrzymanie mają sympatyczni skądinąd piłkarze Luton Town? Czekałem ich mecze z Hamem i z Fulam. 7% mm. krzyków, mówi, to niedużo. No, ja bym powiedział coś koło 15%, to też nie jest dużo. No Kurcze, no... to też niedużo, no. No nie, no bo słuchajcie, no trzy Jaki punkty ze straty na tym etapie. Nie a co ja z... no, że dla ciebie to jest 50-50, co myślał, że 90 powiemy. No nie no, ale 15% i ale 7% to bardzo mało. No to są. Wiecie, da, Maciek, no dajesz 25 zamieszka arsenalu, a tam dwa punkty różnicy są raptem. No dobra, no ale tam jeszcze jest. A to troszkę... są krzy. No, no dobra, dobra, no. dobra, dobra. No okej, okay. no to może nie, nie jestem aż tak zdziwiony, no niech będzie. Znaczy, słuchaj, jak patrzę sobie na to, jak Arsenal gra, no to widzę bardzo silną drużynę, która zasługuje w pewnym sensie na mistrzostwo. Natomiast patrzę, jak gra Luton, oni oczywiście skradli nasze serca, ale no, nie widzę tam drużyny, która, która zasługuje na to, żeby się utrzymać w ostatnich tygodniach. Znaczy to tygodni. w słusznie A też w krzyku tym... powiedział, nie? Że gdyby nie te ujemne punkty, no to, yy, no to byłoby już w ogóle kicha. Już w ogóle byśmy tak, tym nie rozmawiali bo... nawet byłoby zupełnie inaczej, jeszcze tylko chciałem sobie sprawdzić. Okej, okay, no Nottingham Forest ma jeszcze mecz u siebie z Chelsea, który akurat jest w całkiem niezłej formie, no i mecz na Wieży z Burnley, no i to jest w sumie no brainer, tak? Tam Nottingham powinno zdobyć trzy punkty i przeklepać sobie to utrzymanie, więc dla mnie Luton tam jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji i ten fakt, że zostały dwie kolejki, trzy punkty, to jest naprawdę bardzo dużo i w tym meczu akurat jeszcze mógłbym ich delikatnie pochwalić, bo zagrali dobrze. Mam wrażenie, że wyglądali troszkę bardziej świeżo w porównaniu do tych poprzednich spotkań, bo tam naprawdę Widać było momentami, że brakuje im sił, brakuje im wiary, motywacji, i tak dalej, Tutaj, chociażby, powrót Eligi Adebayo pokazał, że Luton jeszcze gdzieś tam ma w sobie. Trochę siły, i energii do tego, żeby walczyć. I to jest pozytywne. Okej, okay, mogą na tym jeszcze spróbować coś zbudować, ale no na przykład błąd, głupi błąd Dana Mengiego, który powalił, już nie pamiętam kogo dokładnie, w własnym polu karnym przez co warto miał jedenastkę. No to takie rzeczy nie powinny się wydarzać w sytuacji, w której naprawdę każdy nawet najmniejszy błąd sprawia, że, że tracisz punkty, a punkty są w przypadku. Luton no, mówię na wagę złota, bo te trzy oczka straty do Nottingham forest to jest naprawdę aktualnie. Dużo i Szkoda, no naprawdę szkoda, ale no to jeszcze zobaczymy. Będziemy na pewno też sobie podsumować na sezon Luton Town. Ja i tak nie miałem wobec nich wysokich oczekiwań zgodnie z zasadą, którą powiedzieliśmy niedawno. Nie miałem zbyt dużej nadziei, a ja i tak Luton tam dostarczyło mnóstwo wrażeń. Może jeszcze tych wrażeń dostarczy? Nie mówię nie, ale jeżeli pytasz mnie o procentowe zestawienie prawdopodobieństwa i szans, no to ja daję Luton 15, może 20 w porylach, ale no będę się trzymał jednak kilkunastu, kilkunastu procent. Podobają mi się te procenty. Panowie, jak wiadomo, u nas najlepsze na koniec, czyli bezbramkowy remis drużyn, które... w drużynie, które o nic już w tym sezonie nie walczą. Fulam Brentford 0-0 do zera. i tak, Fulham ma dwa remisy z rzędu. Kurcze. jakby tak trzeci do kolekcji. Jakie są procentowe szanse na to, że Fulam w następnej kolejce zrysuje? Nie patrzcie nie, 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 nie na rywala dwa 2%, 2 to już coś. To jakbyśmy to podsumowali, to, to łącznie jest 1%. No. Macie coś o tym meczu w ogóle, chłopaki? Nie, ja nic. Krzychu, masz coś, czy, czy, czy nie? Generalnie tak. Na tym spotkaniu było. Na było tym... 22 piłkarzy, wyszło na boisko. Na tym spotkaniu łącznie było 17 osób na trybunach, z czego 1709 kibiców to byli kibice Fulham. I oznacza to, że na 9 fanów gospodarzy przypadał dokładnie jeden kibic Fulham. Czy wiąże się to z tym, że w Premier League jest zasada, żeby trybuna gości miała pojemność 10% trybuny całego stadionu? Tak, ale kogo to obchodzi? Jest to śmieszne i ciekawe. mnie zaciekawiło. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o to spotkanie. Krzysztof Bielecki bawi i uczy. Ja sobie tak analizuję furby Fulam jeszcze na szybko i patrzę, czy jest rzeczywiście to jeszcze jakaś szansa. Powiem Wam tak. Fulam ma w rękach. E, f, f, od Fulam zależy aktualnie wszystko, bo Fulam ma w rękach mecz z Manchesterem City i mecz z Luton. Kto mówi nie na to, żeby zremisować z Manchesterem City i przegrać z Luton, dzięki czemu Arsenal zdobyłby mistrzostwo? Fulam mówi nie. I Manchester City też mówi nie. I, i Luton, tak. Luton tam też mówi nie, generalnie, tak myślę. <głos> <głos> Więc wie... ja mówię tak. Wielu, Maciej wielu wprowadza ludzi... nadzieję w nasze serca i to mi się Poza podoba. Poza tym, Słuchajcie, oj, Arsenal, Arsenal mówi nie, bo przegra z Manchesterem United. Wszyscy mówią nie, Maciej. Nie, nie. Słuchajcie, Bernd Leno, Alex i Wobby, William, wszyscy grali w Arsenalu. Mam nadzieję, Maciek, że Jonasz, kiedy jest ten match United z Arsenalem? Za tydzień w niedzielę o 17.30. Robimy jakieś livea? No kurczę, jedziemy z tematem. No ja, Bo, ja oczywiście, drodze, że jestem chętny. Drodzy, drodzy, 400 łapek w górę pod przerwą na kawę i robimy livea z oglądania Manchester United. Kurde, mogliśmy Arcella. to na początku powiedzieć. Mogliśmy, ale, ale dobra, kto, nie słucha, kto nie słucha do końca, ten traci. Jest Wszyscy w ogóle ktokolwiek, końca, kto przecież. nie słucha do końca tego programu? Wszyscy ja nie słuchają Nie do końca. mam pojęcia. Jak słuchacie do końca, razie... napiszcie, słucham do końca. I ze Spotify'a też przyjście i napiszcie na YouTube'a, że słucham do końca. I zostawcie gwiazdkę nam na Spotify'u, jeśli, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. E, bo mamy ich dużo i, i nas to cieszy. E, tak. Dobra, tyle. Słuchajcie, tyle to było spotkań. E, kiedy się widzimy następnym razem, spytacie? No, chyba za tydzień. No, tak mi się wydaje, że zostało jeszcze no, na pewno dwa odcinki, czy ten trzeci. Zapowiedź playoffów będzie. Gdzieś... W, w czwartek, bądź Czego w tu nie będzie na naszym kanale, Krzysztof? Wszystko tu będzie. Teraz jest końcówka sezonu: będą podsumowania, będą zapowiedzi playoffów, będą. Wszystko będzie, naprawdę. Dużo rzeczy będzie tak. na naszym kanale. Rozrywka w niedzielę: kto nie ogląda, ten ja nie wiem, no to, to, to trzeba obejrzeć po prostu. Właśnie, Zobaczcie musicie zobaczyć, jak, jak, jak Jonasz debiutuje. debiutuje w formacie rozrywkowym. <laughs> Świetne debiuty, słuchajcie. Gra... A dobra, to już nie będę spoilerował. <laughs> ja powiem tak. Nie wiem, czy zachęcam do oglądania tych odcinków, A ja ale, tak. ale jak chcecie, to możecie sprawdzić. Kończymy. Dzięki Krzysztof, dzięki Maćku. Życzymy wam dobrego tygodnia. Żegnamy się i cześć.